Nazywam się Piotr Filipkowski, jestem socjologiem, pracuję w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wiele lat pracowałem w ośrodku Karta i współpracowałem z Domem Spotkań z Historią, w programie Historia Mówiona. W tej pracy najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem i próba rozumienia jego doświadczenia, jego opowieści. Trudno sobie wyobrazić uprawianie historii mówionej czy korzystanie z historii mówionej bez takiego kontaktu żywego z drugą osobą, która opowiada o swoim doświadczeniu. W takim bezpośrednim spotkaniu jest coś ważnego, czego już nie ma w słuchaniu nawet czy oglądaniu relacji wideo, nie mówiąc o czytaniu tekstów. Historia mówiona pozwala w ogóle widzieć historię bardziej horyzontalnie. To też oczywiście ma swoje jakieś ograniczenia, jak każda perspektywa, ale pozwala też widzieć tą podmiotowość takich najzwyklejszych ludzi, którzy z historii takiej podręcznikowej powiedzmy znikają, no bo nie wytwarzają źródeł, nie piszą pamiętników, są tylko takim tłem historii trochę. Natomiast historia mówiona pozwala takich najzwyklejszych ludzi jakby wydobyć z tej masy i zapisać ich jednostkowe opowieść, jednostkowe też doświadczenie. Nie umiem dać jakby jednego przepisu na to szukanie, bo takiego nie mam. No, trzeba być pomysłowym i jakoś otwartym i odważnym też, to znaczy nie bać się po prostu zadzwonić do ludzi, zapytać, szukać, jakby nie zrażać się i też nie dać się jakby tak zwieść namową, że koniecznie trzeba kogoś nagrać, a kogoś innego nie warto. Szukać przypadków, przykładów kontrastowych i osób innych też, czyli szukać jakby na różne sposoby. Jeśli to jest jakieś konkretne doświadczenie wojenne, no to ludzi jakby z różnych miejsc, jakby w stosunku do tego spektrum politycznego czy światopoglądu, ludzi z bagażem innych doświadczeń, różnie usytuowanych społecznie czy klasowo nawet, można tak powiedzieć, tak? Żeby mieć wywiady z różnego jakby pułapu, z różnych punktów widzenia, jeśli mówimy o tym samym wydarzeniu, jeśli mówimy o miejscu i ta historia mówiona jest tak, ma taki wymiar trochę jakby etnograficzny, związany z konkretną przestrzenią, no to też warto szukać jakby zróżnicowania, rozmaitości tych opowieści mówiących o życiu w tym miejscu. Są jakby takie dwie, że tak powiem, szkoły. No jedna to jest jak najwięcej się dowiedzieć, jak najwięcej przeczytać i być takim ekspertem trochę od tematu. To ma swoje zalety, no bo stajemy się trochę takim partnerem, ale ma też wady, bo możemy wiedzieć dużo więcej i mieć taką chęć jakby dopowiadania, uzupełniania. To drugie podejście, czyli takie próba jak najbardziej uważnego słuchania, takiego podążania za tym głosem, jakiegoś inspirowania czy popychania do jakiejś otwartości, do jakiejś narracyjności, do jakiejś pracy pamięci. Starać się uważnie słuchać, no, nauczyć się uważnie słuchać i tak lekko, że tak powiem, popychać tylko rozmówcę do tego, żeby on czy ona przywoływała jakieś obrazy z przeszłości. Gdyby jakąś średnią próbować wyciągać, no to z czasem to wychodzi lepiej. No, na początku właśnie pierwsze wywiady to jesteśmy zestresowani, wyuczeni, prawda, przeczytaliśmy jakieś książki, teksty, a potem w miarę doświadczenia jakby to trochę nie trzeba wszystkiego wiedzieć i to jest niemożliwe. To taka ogólna rada, no to uważność i nastawienie na to słuchanie, a nie na jakby szczegółowe odpytywanie. To, co mi się wydaje najciekawsze w tym, to jak to się stało, że ci ludzie w tą opozycję weszli, bo to przecież nie jest oczywiste, no bo można powiedzieć, bo system był straszny, czy bo było szaro, brzydko i biednie, ale większość ludzi żadnej takiej aktywności nie podjęła. Dzisiaj wszyscy są jakby chcieliby być bohaterami i wszyscy byli po właściwej stronie, ale większość, prawie wszyscy byli po prostu bierni, żyli swoim codziennym życiem, narzekając tak, jak my dzisiaj narzekamy.